Same Five Nights at Freddy's, Wyrodniali, książka, druga część trylogii książkowej Five Nights at Freddy's by Scott Cawthon. Tak czy siak, zapowiadałem wam to na społeczności oraz na Twitterze /X-ie, który link macie w opisie. Zapraszam was tam bardzo serdecznie, bo tam są zawsze fajne, mocne, ciekawe infa. Wbi. 13 dni temu, gdy to nagrywam i wy też to widzicie w ten dzień. Tak byłem, nie wnikajmy w to, tak byłem u fryzjera, dobra. 3 godziny. Może FNAF. Tak sama książka ten. Nightmare. Tak czy siak. Posiadam również komiksową wersję tej książki. Czytałem tam trochę kiedyś. A w ogóle tą książkę zacząłem 2 lata temu. W 2022 w październiku zacząłem czytać tę księgę. Przeczytałem 67 stron i już nie miałem czasu jej czytać. Zapomniałem, odkładałem, nie miałem kiedy. I w kwietniu mówię, dobra, kolekcjonuję te książki, to może w końcu czas coś zrobić. Więc przeczytałem. Księga. Tak będę mówił dla beki. Oczywiście. Sama książka, licząc stron dodatkowych, tak jak podziękowań itp., ma 277 stron. Co? Tak, ceny są jej różne, zamówcie sobie, ale... tak czy siak. Książkę samą w sobie... oceniam 10 na 10. Nie podoba mi się tylko to, że... one mają tak cholernie tyle stron, że ja pier... Czasem naprawdę czytałem od niechcenia. Po prostu siedziałem, mówię, dobra, czytam. Dzisiaj czytam tyle, muszę to skończyć w końcu. Tak. Dlaczego nie zacząłem od podstawowej książki? Srebrne oczy. Nie wiem. Stwierdziłem, że zacznę czytać z Wyrodniałych, ponieważ... tu są duże spoilery w tym filmie. Jak nie chcesz spoilerów, to nie oglądaj. W tej książce, która ma 14 rozdziałów ponad, są spoilery. Nowe animatroniki, twisted animatrony, i one zawsze dla mnie były takie mega ciekawe. Zawsze chciałem coś się o nich dowiedzieć. I dowiedziałem się dużo się dowiedziałem i dlatego zacząłem od tej książki. Zaczynając ją, ja jeszcze wtedy, te 2 lata temu, nie ogarniałem historii książek, nie wiedziałem, że to jest jakaś trylogia, i zacząłem od środka księgi, trylogii książek, i to nie najgorzej, bo tu nawet jest dużo wspominania o tym, co było wcześniej, więc uważam, że nawet dobrze, że zacząłem od środka, w sensie, nie wiem. No zjebałem trochę, no. Ale warto było. Od strasznych wydarzeń w pizzerii Freddy'ego Fazbera minął rok. Charlie próbuje zapomnieć o tamtych przeżyciach. Teraz jest studentką i chce zacząć wszystko od nowa, żyjąc jak normalna, wesoła nastolatka. Wciąż jednak dręczy ją koszmar o zamaskowanym mordercy i 4 makabrycznych lalkach. Mimo to ma nadzieję, że nic złego już jej nie spotka. Zmienia zdanie, gdy niedaleko jej koledżu zaczynają się pojawiać ciała, na których widniają dobrze znane jej ślady. Świat przerażających tworów jej ojca znowu ją dopadł i tym razem nie pozwoli jej tak łatwo się wymknąć. Fabuła naprawdę jest mega świetnie dobrze napisana. Swoją drogą, nigdy nie przeczytałem samodzielnie jakiejś książki. Nie mówię o swojej książce, swoją drogą, link w opisie do mojej książki, ale ona jest oczywiście nieskończona, w sensie, w takim sensie, że 2 pierwsze części Deadly Red mojej książki
mają błędy ortograficzne, bo pisałem jak jeszcze nie umiałem ortografii, więc to te błędy będą poprawione, ale moja książka Deadly Red, link w opisie na Wattpadzie, taka książka E, przeczytacie w necie, ale bardzo fajna, moim zdaniem polecam. No wiadomo, teraz muszę skończyć trzecią część, którą zacząłem też 2 lata temu. Nieważne. Mega fajnie, miło się czytało tę książkę. Mimo, że po 2-letniej przerwie, to ja dalej pamiętałem te fabuły, naprawdę. Fabuła jest mega dobrze napisana, ta książka jest mega dobrze napisana. Na ostatnich stronach po prostu rozkleiłem się, zacząłem ryczeć i miałem wieczór już z głowy. Ale naprawdę polecam. Spoilery. Historia Josha, czy tam Johna, no ja będę mówił Josh, nie wiem dlaczego, Jochen się pisze, jest zajebista. Historia Charlie oraz Josha jest zajebista. Wszystkie postacie te główne, ta czwórka główna mi się podoba. To jest naprawdę świetnie napisana historia. W ogóle, tu były trochę nawiązania do tej pierwszej książki, w której po prostu jak te animatrony, one były jakby, to jest naprawdę bardzo fajny pomysł, że te animatrony jakby były przywarte do tej sceny i coś tam się stało i one, już nie pamiętam, i one już zaczęły się tam wyrywać z tej sceny, jakby wyrwały się z przymocowania do tej sceny i zaczęły gonić ich, zabijać. To naprawdę mega zarąbisty pomysł na fabułę, ja sam na coś takiego bym nie wpadł, oczywiście pewnie gdzieś to kiedyś użyję. Tak czy siak, ending jest naprawdę mega przykry, mega smutny, płakałem na X-ie. Macie większą rozpiskę tego, co było na społeczności, zapraszam was tu i tu. Dlatego też to tyle trwało, musiałem się zebrać, oczyścić umysł na tyle, ile się da. No i nagrać wam tą moją opinię. No, nie wiem, co więcej mówić, no to jest jedyna książka, jaką w życiu przeczytałem. Jedyna, którą przeczytałem samodzielnie, własnoręcznie, więc dobrowolnie, co najważniejsze, więc no, nie mogę się doczekać przeczytania reszty książek. Tak czy siak, książka FNAF Zwyrodniali 10 na 10. Jeśli ci się podobał ten odcinek, zostaw taki sam czerwony przycisk tam na dole oraz lajka. Widzimy się w kolejnych omówieniach książek. Five Nights at Freddy's, a jeszcze pewnie będzie ich sporo. Nie wiem, za jakiś czas się zobaczymy. Może za rok, może za 2 miesiące, może za miesiąc, może za kolejne 2 lata. Nie wiem. Nie wiem. Ale się zobaczymy. Jeszcze będzie film na pewno, gdzie pokazuję swoje wszystkie książki oraz wszystkie pluszaki z FNAF-a, więc czekajcie na ten zapowiadany film. Dziękuję za oglądanie, ja byłem Promil, zawsze będę Promil i jestem Promil Eluwina.